Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Deski Jumping Channel i zapraszam Was na filmik z nowej wersji Open Ski Jumping 045. W tej wersji zostało dodane w stosunku do wersji 0.4.4 małe usprawnienie, mianowicie możemy sobie zrobić kolory stroju skoczka. Na razie jest to dosyć zrobione w taki prymitywny sposób, po prostu wpisujemy kolor w heksie i sobie, i tak robimy strój. Bo to jest takiego pewnego rodzaju kompromis między jakimiś takimi bardziej wyszukanymi kontrolkami jak w jakichś programach graficznych, ale to bym musiał wtedy się znowu z tym długo bawić, a to całe menu będzie za niedługo przebudowane. Być może za miesiąc, dwa będzie już nowe w ogóle i dlatego nie chcę też zbytnio w to inwestować czasu, żeby nie poszło to na marne. A to aktualnie działa, a tak naprawdę kolory szesnastkowo nie jest ciężko jakoś ich używać, bo w zasadzie jeżeli ktoś nie po chwili zrozumie w ogóle jak to działa, to można już bardzo prosto robić kolory. Albo można sobie na przykład otworzyć grę w trybie okienkowym na jakiejś małej rozdzielczości, sobie z boku otworzyć na przykład jakiegoś gimpa i tam za pomocą pipety przechwytywać kolory kombinezonów. Na przykład ja to tak zrobiłem z nartami albo ze strojem Dawida Kubackiego tutaj. I też podobnie, na przykład z Kamilem Stochem, tutaj jest bardzo prosta metoda, po prostu dajemy dwa takie same znaczki w stroju. Możemy sobie tak próbować. I to w dużej ilości przypadków działa. I mamy chyba wtedy jakieś 16 do 3 możliwych kolorów. Także to jest, nie jest to dużo, ale to jest taki dosyć, te różnice tutaj są na tyle niezauważalne, jak tutaj zmienię to na trójkę, że spokojnie sobie można właśnie w taki sposób prosty te kolorki robić. Czyli oczywiście pierwszy jest czerwony, potem jest zielony, potem niebieski, tak? No i teraz zostało tutaj poprawione to, że nie mamy już przycisku save. Jak zmienimy nazwisko na przykład na jakiś przyjaciel, powiedzmy, klikniemy to się, oczywiście nam zmieni to od razu w menu i się zapisuje od razu. Także nie trzeba klikać save. Podobnie jest w kalendarzach. Tutaj mamy na przykład kalendarz taki, World Champs. I tutaj tak samo jest. Możemy zmienić tutaj sobie to. Tak, kliknę tutaj. Tu się zmieniło. Tutaj nam się znowu to zmieniło. Mogę sobie to wrócić. I tutaj wyjdziemy back, żeby nie zapisać. I teraz zagramy sobie. Tu mam przygotowany taki przykładowy konkurs z Zakopanem. Zawodnicy to jest czołowa dziesiątka. Oczywiście przygotowane są dla nich stroje. I Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Mi się oczywiście to bardzo, naprawdę bardzo podoba. I to jest takie dziwne uczucie, kiedy już na tyle, kiedy po prostu z własnej gry czerpiecie przyjemność. I z początku to ta przyjemność z tej gry była taka, była w miarę, ale na przykład jeszcze sobie lubiłem pograć tam na przykład DSO4. No a obecnie muszę powiedzieć, że naprawdę się to gra bardzo fajnie i nawet chyba w DSO4 gram o wiele mniej teraz niż w Open Ski Jumping. Dobrze, damy sobie tutaj belkę, powiedzmy 9, tak, Timmy Zajc jako pierwszy. Tutaj widać cały strój jak jest. Ojej, spóźniony skok niestety, fatalny. No trudno. 0 punktów. Ryoyu Kobayashi. Teraz z takiej bocznej kamery, z takiej w zasadzie jak jest Zakopanem, to jest skok. Ojej, na dwie nogi jakieś problemy przy lądowaniu miał. I 134,5 metra. Andrzej Laniszek. Tutaj też ma
Niestety się nie udało takich zrobić kasków, jak aktualnie mają Słoweńcy, no bo tam jakiś gradient jest. No i też wzorami jest na kaskach ciężko, no bo no to bym musiał w zasadzie, no co in... Czy są jakieś takie pewne rodzaje kasków, typu tam Viessmann, jakiś Manner, inne Red Bull, ale poza tym to te kaski są naprawdę różne i ciężko byłoby bardzo je jakoś zrobić tak, żeby można było sobie dowolne robić, więc na razie jest w takiej wersji, że można sobie ustawić kombinezon, kask i narty. Potem, nie wiem, buty w sumie mogę tam potem dodać, chociaż nie uważałem tego za jakoś bardzo potrzebne. Teraz Daniel Andretande, na razie najdłuższy skok. O, Stefan Kraft. No, tutaj na pewno mi się wydaje, żebyście rozpoznali, że to będzie Austriak, albo no przynajmniej ktoś z Austrii, bo oni mają podobne stroje dosyć i bodajże wszyscy mają narty Fischera i chyba Daniel Huber ma bardzo podobny strój. Karl Geiger ma również podobny strój, no bo też ma narty Fischera i kask firmy Manner. Znaczy, no, kask z logiem firmy Manner. No i 137 metrów. Czwarta pozycja, Daniel Huber. O, Daniel Huber ma taki sam kombinezon jak Stefan Kraft. W ogóle dosyć podobny kolor jak nawet Kamil Stoch. I zepsuty skok niestety Daniela Hubera. O, Dawid Kubacki. Ten jego ciekawy czerwono-różowy kombinezon, który miał w Kusamo 137 metrów. No i czwarta pozycja teraz. No i Kamil Stoch, kombinezon jaki miał w Wiśle i kask. No niestety nie mogłem za bardzo tych ozdób zrobić, ale biały nawet z daleka jest całkiem podobny mimo wszystko do tego. No i tutaj mamy sobie takie wyniki kwalifikacji. A zagramy jeszcze szybko dwie rundy konkursowe. Damy sobie ósmą belkę, bo tam nieco przeskakiwali rozmiar skoczni. No i teraz Daniel Huber. Oby nie było tak popsutego skoku jak w serii kwalifikacyjnej. I teraz chyba będzie lepszy skok. Jest 135,5 metra. I na razie oczywiście prowadzeniem. A, no jeszcze dodany został taki napis to beat. No bo w zasadzie to była tylko no, czysta formalność go dodać. No a w sumie cieszy oko. 140 metrów, no i teraz oczywiście się ten napis tu zwiększył do 142 metrów. I liczy teraz Stefan Kraft podoła temu wyzwaniu, dosyć dobrze wyszedł. Ale jest krócej. 136,5 metra, druga pozycja w tej chwili. No i Ryoyu Kobayashi. No tutaj niestety też się kasku nie udało zrobić tak, jakbym chciał, ale skok Japończyka, dobry, dobry. Na razie prowadzenie z notą 144 punkty. I teraz Kamil Stoch, no możemy trzymać kciuki za Polaka. Zobaczymy, jak będzie. Ajajaj. Niestety czwarte miejsce w tej chwili, dopiero 135,5 metra. Ale jest jeszcze szansa zaatakować w drugiej serii. No i teraz jeszcze Dawid Kubacki. I zobaczymy. Chyba nisko leci. 133 metry i to jest w tej chwili najgorszy skok Karl Geiger. I teraz Niemiec ładnie leci, będzie 138,5 metra i to jest trzecie miejsce. Teraz Filip Aschenwald. No to jest jeden z tych Austriaków, który nie ma kasku z logiem austriackiej oczywiście firmy Manner, produkującej dosyć w sumie dobre wafelki. I teraz siódme miejsce dopiero. Ojej, to przed Dawidem Kubackim jedynie jest. I Andrzej Laniszek. On tu jako jedyny z tej dziesiątki ma narty z Latnara, które są tak reprezentowane jako narty białe. No i teraz a Daniel Andretande. On z kolei skacze na nartach Fischera, brandowanych przez Best Water Technologies, czy coś w tym rodzaju, no BWT w każdym razie. No i niestety dziesiąte miejsce dopiero, ojojoj. Tutaj coś się niedobrego wydarzyło i Daniel Andretande przekrywa o 0,2 z Dawidem Kubackim i Timi Zajc z Joju Kobayashi egzekwo na prowadzeniu.
Teraz Kamil Stoch na piątym miejscu. Jest szansa na podium. Jest szansa, ale musi Kamil oddać dobry skok. No i teraz Daniel Andretande. Zobaczymy, czy awansuje po drugiej serii. Daniel Andretande. Jest dalej na pewno. Ale no zobaczymy, jak będą skakali rywale. Dawid Kubacki w tej chwili. Miejmy nadzieję, że Dawid się poprawi. Dawid leci ładnie, bo dosyć dobra parabola lotu będzie. 140 metrów prawie, 139 metrów. I to jest w tej chwili prowadzenie bezapelacyjne. No i teraz Filip Aschenwald, 140,5 metra, no ale oczywiście to jest dla nas po 18 punktów, a tutaj dosyć ładnie stylowo skaczą i otrzymują wyższe noty, także wystarczy mi się 138 metrów, ale nie ma odległości. Nie ma odległości, jest 134,5 metra i to jest w tej chwili ostatnie, trzecie miejsce. Angela Niszek, Słoweniec, siódmy po pierwszej serii, jak teraz po frunie 140,5 do prowadzenia i chyba nie ma tej odległości. Nie ma, jest druga pozycja w tej chwili. Dawid Kubacki nadal na prowadzeniu po świetnym skoku 139 metrów. Daniel Huber, oj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 
I teraz Kamil Stoch. Kamil w ataku na podium. Zobaczymy. Jest dobra pozycja, dobra sylwetka. 139 metrów, podobnie jak Dawid Kubacki. Prowadzenie. I to jest prowadzenie. W tej chwili 139,5 metra musi skoczyć Kraft. No, on miał 2 punkty ponad przewagi nad Kamilem. I Stefan Kraft. I bliżej ląduje Austriak. I dopiero trzeci za Dawidem Kubackim jeszcze. No, ale to jeszcze na razie nie mamy żadnego miejsca na podium. Karl Geiger, było 4 punkty przewagi nad Kamilem Stochem. Chyba dobrze wyszedł z progu. I będzie daleko, niestety. Niestety jest daleko, 139 metrów. Oczywiście prowadzenie obejmuje o tutaj dużo punktów dosyć. I Timi Zajc, no on tu już w ogóle miał przewagę nad Kamilem, blisko 7-punktową. Ale zobaczymy, zobaczymy. Timi Zajc, 137 metrów. Jest drugi jednak, jest drugi. No i Ryobi Kobayashi. Zobaczymy, czy wygra. Czy też będzie w ogóle na podium Ryoyu Kobayashi i 135 metrów. I niestety, niestety przed Kamilem Stochem ląduje. Ajajaj, ale szkoda. Zabrakło 0,9 punkta, w sumie pół metra zabrakło. No tutaj w tym pierwszym skoku, albo w drugim też, żeby Kamil był na podium. A szkoda wielka, ale konkurs naprawdę fantastyczny. Karl Geiger, który był na trzecim miejscu, wskoczył na prowadzenie tym świetnym skokiem 139 metrów. Timi Zajc, prowadzący po pierwszej serii, zdołał się jeszcze obronić, tracąc 3,4 punkta. Ryoyu Kobayashi o mały włos nie przegrał z Kamilem Stochem. No i to tyle z tego powiedzmy pseudokonkursu. I tutaj jeszcze oczywiście standardowa klasyfikacja, no mamy tylko jedną klasyfikację, tak? No i myślę, że to tutaj z tych konkursów jest na razie chyba wszystko. No oczywiście zachęcam do pobrania, spróbowania, zagrania, nie wiem, pokazania kolegom, zagrania z kolegami, no bo to już mi się wydaje, że się robi z tego całkiem fajna gra i też grywalna. I teraz możemy sobie zrobić własnego skoczka. Na przykład możemy sobie zrobić, no, z okazji dzisiejszych urodzin, to zrobimy sobie Adama Małysza, na przykład. Pol można zrobić, no, kask to jak sobie skopiłem od Ryu Kobayashiego, to bodajże jest ten sam. Adam Małysz, proszę. Zrobimy sobie, powiedzmy, że ten legendarny strój z Predacto, on miał chyba wtedy szare, w zasadzie srebrne rękawy i chyba miał srebrne z tyłu nogawki. Ale to jeszcze sprawdzę szybciutko. Tak, dokładnie. Z przodu mieliśmy czarne, tu mieliśmy sobie
Szare, jakieś zrobimy takie, o. Albo nawet możemy zrobić nieco jaśniejsze. Proszę, iski kolor. To sobie zrobimy tutaj 3-3 powiedzmy AA i 3-3. Nie, chyba trzeba dać nieco więcej zielonego. I też czerwonego by się pewnie przydało nieco więcej. No. No chyba takie te narty powiedzmy były w przybliżeniu. Pewnie można by skopiować już wtedy. Adam Małysz miał narty firmy Elan, które nieco inaczej wyglądały, ale w przybliżeniu są takie kolory, no i tu widzicie, możecie sobie zrobić własnego skoczka. Potem go tym sobie zrobić turniej i zagrać ze znajomymi. Bądź też możecie wziąć udział w takim nieoficjalnym, nieoficjalnym turnieju Open Ski Jumping. Rzucę link potem w opisie do Discorda. Polega to na tym, że po prostu oddajecie skok. Tam pierwszy musicie sobie się zapisać, wpisać imię i nazwisko waszego skoczka. I to polega na tym, że po prostu sobie, tak jak tutaj mieliśmy, ustalamy sobie belkę. Tak. Tutaj odpalimy szybko. Na przykład z Zakopanem powiedzmy, że to będzie belka 10. Na przykład wiatr 0. No i może skaczemy sobie. I tu wrzucamy screenshota. Oczywiście rozumiem, że można tutaj oszukać, no ale z drugiej strony nie widzę sensu oszukiwania w takiej zabawie po prostu. No, po prostu nie. No, nie rozumiem po co by ktoś miał to robić. Tu chodzi o to, żeby się dobrze bawić, żeby też się zmierzyć z innymi graczami. Aktualnie pierwszy konkurs to jest skocznia HS90 Byers Bron. I tam mi się udało uzyskać odległość. Tam dla każdej rundy jest osobna belka i osobne warunki. I dla pierwszej rundy bodajże mi się udało uzyskać 88,5 metra, a dla drugiej 92 chyba. Także zachęcam do pobicia tych wyników, bo wydaje mi się, że można je pobić. No i myślę, że to byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.